Pomysł powstania jadłodzielni wyszedł od supeckich radnych, którzy i na posiedzeniach komisji, i na posiedzeniach Rady Miasta sygnalizowali, że w innych miejscach Wielkopolski takie jadłodzielnie powstają. Jak gdyby w tą ideę wpisał się projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który zapobiega marnotrawstwu żywności, i w ramach programu Wielkopolskie Jadłodzielnie udało nam się pozyskać ponad 22 tysiące złotych na powstanie takiego przybytku, takiej jadłodzielni tutaj w Słupcy. Wyszliśmy z założenia, że lepiej podzielić się jedzeniem, niż je zmarnować, niż je wyrzucić, więc zachęcam wszystkich, którzy mają w lodówce produkty, które no nie będą zużyte, a ich termin przydatności do spożycia upływa, aby podzielili się innymi. Można je tutaj spokojnie zostawić i myślę, że również znajdą się osoby, które skorzystają z tego miejsca i to jedzenie po prostu sobie zabiorą. Strzał w dziesiątkę, ponieważ jest bardzo trudna sytuacja na rynku. Wszystko drożeje, mamy coraz więcej osób potrzebujących, dlatego akcja Podziel się posiłkiem jest trafiona. Będziemy sprawdzali, czy jest porządek, czy jest czysto, czy żywność, którą będziemy mogli przekazywać potrzebującym, jest świeża, czy nadaje się do spożycia. Zapraszamy wszystkich chętnych, potrzebujących do odbioru żywności, a chętnych do podzielenia się posiłkiem. Ten rok jest rokiem wyjątkowym. W tym roku rzeczywiście obserwujemy wzrost osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza na artykuły takie najbardziej potrzebne, przede wszystkim na żywność, oczywiście węgiel, środki czystości również.